Melduje Szkołę Podstawową w Kalenowie na uroczystości nadania imienia i poświęcenia sztandaru. Nauczyciele opłacani przez rodziców. Na
rok 1918, rok odzyskania niepodległości przez Polskę. Był to jednocześnie rok założenia szkoły w Helenowie. Pierwszym jej nauczycielem, mianowanym przez władze wskrzeszonego państwa polskiego, był Marceli Patrzykowski. Funkcję tę pełnił do końca roku 1918 i na własną prośbę odszedł. Dnia 3 stycznia 1919 roku władze szkolne mianowały na nauczyciela do Helenowa na prośbę mieszkańców tej wsi Kazimierza Cicińskiego, mieszkańca wsi Stefanowo. Nowo mianowany nauczyciel, pan Kazimierz Ściński, za warunek objęcia stanowiska kierownika postawił mieszkańców wsi Helenów 1 i Helenów 2 pobudowanie budynku szkolnego. W lutym tego samego roku na ogólnym zebraniu gospodarzy zapadła decyzja budowy szkoły na gruncie szkolnym, który wynosił około 6 murk. Ówczesne władze szkolne zdecydowały, że budynek będzie posiadał 2 izby szkolne i mieszkania dla 2 rodzin nauczycielskich. Powstał Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął pan Kazimierz Ściński. W 1920 roku plan budowy szkoły dwuizbowej został zamieniony na budynek o 4 izbach lekcyjnych, kancelarii oraz mieszkań dla nauczycieli na pierwszym. To spowodowało, że mury, które częściowo były zniesione, musiały ulec rozbiórce. To zmusiło mieszkańców do jeszcze bardziej ofiarnej pracy. Byli też gospodarze, którzy odmówili wszelkiej pomocy przy budowie szkoły. Wielką ofiarnością i poświęceniem wszystkie sprawy prowadził kierownik szkoły pan Kazimierz Ściński. Dnia 29 października 1922 roku nastąpiło poświęcenie budynku szkolnego. Wykończono wówczas 1 izbę lekcyjną oraz 2 mieszkania dla nauczycieli na piętrze. Poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Hoffmann. Dzieci dochodziły, dojeżdżały nawet do odległych wiosek, m.in. Niedźwiad, Julii, Ignacewa, Wierzelina, Racienki, Lukstówka, Miesiące, Święca, Bylewa, Pogoni. W 1924 roku dołączyły dzieci z Rychenia Starego, ponieważ została tam szkoła rozwiązana. W roku 1924 budynek szkolny przejęła na własność gmina i prowadziła dalsze prace przy budynku. Komitet budowy został rozwiązany. Za ofiarną pracę przy budynku szkoły odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi Walenty Kubiak. W swojej pracy dyplomowej poświęconej wsi Helenów wspomina kuzynka pan Ściński, uczennica tej szkoły. Jaka duma nas, dzieci, rozpierała, kiedy po raz pierwszy weszliśmy do izby lekcyjnej w nowo odsianym budynku szkoły. Te wysokie mury, ściany były dla nas świętością. Przez następne kolejne lata szkoła podnoszona była do coraz wyższego stopnia szkoły publicznej. W roku szkolnym 1933-34 otrzymała stopień szkoły sześcioklasowej. Czynnych oddziałów było 7. Ilość dzieci 363. W 1927 pobudowano przy szkole budynek gospodarczy, na który gmina przeznaczyła 9 tysięcy sztuk szczeliny. Resztę materiału i obocisnęg organizował własne staranie pan Kazimierz Ściński. W 1928 roku gospodyni wiejskie ofiarowały szkole sztandar, który własnoręcznie wyhaftowały. Słowa pracą a pracą, brzmiące na sztandarze, z dumą podkreślały najważniejsze wartości w życiu człowieka. Sztandar ten był relikwią dla szkoły, towarzyszył w najważniejszych wydarzeniach. W 1936 roku z funduszy własnych kierownik szkoły Kazimierz Ściński dokupił około 1 morgi gruntu od sąsiada Nawrockiego i powiększono dzięki temu boisko szkolne. W 1939 roku wojna przerwała naukę. Kierownik szkoły i inni nauczyciele wyjechali, uciekając przed Niemcami. Pozostał tylko pan Stefaniak, który został przez Niemców zamordowany. Sprzęt szkolny, meble były przechowywane u pana Janiaka. Po zakończeniu wojny wróciły z powrotem do szkoły. Również w kwietniu 1945 roku powrócił do Helenowa pan Kazimierz Ściński z rodziną i objął funkcję kierownika szkoły. Razem z nim pracę Helenowi podjęli Antoni Kamiński, Stanisław Toszyński i pan Kazimierz Czapla. Funkcję kierownika szkoły pan Kazimierz Ściński
obowiązki pełnił do 31 sierpnia 1946 roku. W czasie remontu lekcje odbywały się w najemnych salach. Po remoncie dzieci i nauczyciele powróciły do swej szkoły. Drewna pozostałego po rozbudowie dobudowano drewnianą część budynku gospodarczego. W 1954 roku funkcję kierownika szkoły pan Adamczyk przekazał panu Aleksandrowi Lewandowskiemu. W 1980 roku funkcję dyrektora przyjęła pani Hanna Świńska i w roku 1983 przekazała ją panu Marianowi Dzikowi. W roku 1990 rozpoczął się kapitalny remont szkoły. Tabury zewnętrzne i ściany działowe pozostały te same. Wzmocnieniu uległy fundamenty, wymianie uległy okna, położono nowy strop. W części klasy wydzielono pokój nauczycielski. W połowie sierpnia ubiegłego roku funkcję dyrektora szkoły objęłam ja. Początkiem roku szkolnego 93-94 rozpoczęliśmy naukę w 9 izbach lekcyjnych na jedną zmianę. Obecnie szkoła posiada 8 oddziałów. Od klasy pierwszej do klasy ósmej jeden oddział przedszkolny. Uczniów łącznie z oddziałem celowym jest 131. Uczy 12 nauczycieli. Część nauczycieli dojeżdża z Konina. Pan Kazimierz Kuciński urodził się 9 lutego 1892 roku we wsi Stefanów, powiatu kolskiego, jako syn rolnika. Początkowe nauki pobierał w szkole elementarnej w Kramsku i w szkole średniej w Koninie. Od 1905 roku uczęszczał do szkoły realnej w Kaliszu. Jako uczeń 5 klasy został wraz z innymi kolegami wydalony z tej szkoły za nieprawomyślność, nie uzyskawszy żadnego świadectwa. W ciągu następnych 3 lat uczył się samodzielnie przy pomocy korepetytorów, zarabiając jednocześnie na utrzymanie udzielaniem prywatnych lekcji. W 1912 roku otrzymał świadectwo 4 klas szkoły realnej. Do egzaminu maturalnego nie został dopuszczony. W 1913 roku dostał pracę w Izbie Skarbowej w Kaliszu. W 1914 roku powołany został do odbycia czynnej służby wojskowej w Kostce. Stąd po 3 miesiącach został zwolniony i przyjęty ponownie do Izby Skarbowej. W sierpniu 1914 roku po wybuchu I wojny światowej przeniósł się do wsi rodzinnej, gdzie zajął się organizowaniem szkolnictwa i nauczaniem we wsi Stefanów i Lubsówek powiatu kolskiego oraz we wsi Święciec powiatu konińskiego. W 1919 roku podjął pracę nauczycielską we wsi Helenów, gmina Kosławice i pełnił jednocześnie funkcję kierownika. Dnia 15 czerwca 1932 roku uzyskał drogą egzaminów pełne kwalifikacje nauczycielskie. Do 1939 roku uczył w Helenowie. Zaraz po wejściu Niemców dostał informację, że będzie aresztowany. Około roku 1940 rodzina pana Czcińskiego otrzymała zezwolenie na wyjazd do Warszawy. Pan Czciński dołączył do nich po śmierci matki. W 1941 roku wyjechał z całą rodziną do Rokitna pod Szczekocinami, województwo kieleckie. Pracował tam oficjalnie w szkole rolniczej i jednocześnie prowadził tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej. Mieszkali tam do sierpnia 1945 roku. Od 20 października 1947 roku do 31 sierpnia 1949 roku pracował jako kierownik Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Tkaczewie, którą założył. 31 sierpnia 1949 roku przeniósł się do Zbierza na ulicę Chełmską 3. Pracował wówczas jako inspektor samopomocy chłopskiej w Łodzi. W Zbierzu zamieszkał do 1960 roku. Stąd latem przeniósł się do Łodzi na ulicę Zbierską. Podjął pracę w Paskowym Zakładzie Wychowawczym Rejmontówka w Łodzi na ulicy Brusowej. Stąd przeszedł na emeryturę. Żył 69 lat. Kuratorium Oświaty w Koninie. W uznaniu osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz z myślą tworzenia tradycji szkolnej nadaję Szkole Podstawowej w Helenowie imię Kazimierza Szcińskiego. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do dalszych uroczystości, chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym z dwóch powodów. Wczoraj Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich nauczycieli. Dzisiaj nadajemy imię nie bohatera, który przelewał krew, ale tego, który praktycznie przez całe swoje życie służył innym, ucząc ich. Jest to bardzo rzadki wypadek. Ja osobiście nie pamiętam, ażeby w naszym województwie patronem został nauczyciel danej szkoły. Przysłowie mówi, że bardzo trudno być patronem i bardzo trudno być prorokiem wśród swoich. Bo ludzie zapamiętują dobre strony, ale jednocześnie pamiętają pewne drobiazgi. W tym wypadku okazało się, że tych dobrych czynów, tej codziennej pracy było o wiele, wiele więcej. Gdyby w skrócie streścić etos nauczycielski, to można powiedzieć, że jest to codzienna służba polegająca na głoszeniu prawdy w postawie miłości do tych, których się kształtuje. Już wtedy, kiedy Polska, mimo że była pod zaborami, miała cień nadziei na uzyskanie niepodległości, patron tej szkoły podjął działanie, ażeby uświadomić, że jednak jesteśmy wolnym narodem. Już wtedy podjął pracę w szkole. Przez całe swoje życie pozostał wierny tej służbie. Nadanie imienia i sztandaru jest bardzo zobowiązujące. Zarówno młodzież, dzieci, ale także obecnych nauczycieli tej szkoły. Ponieważ ma on być wzorem dla wszystkich. Jest to także wzór dla rodziców. Patron potrafił współpracować bardzo dobrze z tutejszymi rodzinami. Sam niewiele by mógł, gdyby nie społeczeństwo. Ale był tym, który potrafił to społeczeństwo pogodzić, zjednoczyć i wspólnym wysiłkiem uzyskał budynek, który służy do dnia dzisiejszego, mimo tylu lat. I choć na co dzień wydaje się, że trud nauczycielski nie przynosi widocznych efektów, to akurat w tym wypadku jest to efekt bardzo długotrwały. I nie tylko mury tej szkoły, ale myślę, że żywa pamięć o patronie świadczy o codziennym trudzie nauczycielskim. Tak.
sztandar, który otrzymałam, został wykonany na wzór sztandaru z 1928 roku. Proste słowa, prawdą a pracą były głównym celem i treścią życia naszego patrona. Drodzy uczniowie, przekazując wam sztandar, mam głęboką nadzieję, że słowa prawdą a pracą wypisane na sztandarze będą również i dla was głównym celem w waszym życiu. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar w szkole Henryka II, należący do tej szkoły. Spraw Pan wszystkich, którzy ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Poczet flagowy do prezentacji wystąp. Została otwarta
ale nieoficjalnie w 1922 roku. Pamiętam, że wtedy wchodziłem już do czwartej klasy w pierwszej szkoły, ale rozbudowana została mieszkania oddane trochę później. Kazimierz Ściński był dla nas wszystkich uczniów swoim wzorem pedagoga i oświatowca. Do najwyższej klasy działacz oświatowy, działacz społeczny, pracownik oświaty dla dorosłych. To wzór pedagoga, nauczyciela i działacza. Całe swoje życie poświęcił pracy w tutejszym terenie. Całe swoje życie oddał pracy społecznej, był niestrudzony na tym odcinku. Często niedoceniany. Zetknąłem się z Kazimierzem Ścińskim jeszcze po wojnie w Łodzi. Kiedy przejściowo tam mieszkałem, studiując na Uniwersytecie Łódzkim i pracując wówczas w dyrekcji naczelnej filmu polskiego. Zawsze wspominaliśmy Helenów. Był wtedy dyrektorem zorganizowanej przez siebie szkoły rolniczej w którymś z dworów podłódzkich, a następnie był członkiem władz Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej, gdzie kierował również wydział organizacyjny, ale to przejściowo tylko. Potem zerwały się nasze kontakty ze względu na to, że ja się przyniosłem do Warszawy i o losach jego dalszych rzadko tylko słyszałem. Proszę Państwa, szanowna młodzieży, to wielka godność. Godność, jak wspominał Pan Kurator, niezwykła i rzadka, żeby nauczyciel w szkole, której poświęci tak dużo miejsca, pracy i czasu, otrzymał tą najwyższą chyba dla pracownika oświatowego, dla pedagoga, dla kierującego szkoły godność, że został patronem tej szkoły. Godność to osiągnął Kazimierz Ściński i na nią najbardziej zasługiwał. Z wielkim trudem osiągnęliśmy wyznaczony przez siebie cel. Dobra wola ludzi i ich wrażliwość, ich serc pomogły nam osiągnąć ten cel. Szczególne podziękowanie składam na ręce wyjątkowego człowieka, oddanego patrioty, nauczyciela naszej szkoły, pana Krzysztofa Majchera. Przypadkowo odnaleziony przez niego stary sztandar szkoły skłonił go do podjęcia decyzji o wykonaniu sztandaru nowego na jego wzór oraz nadanie szkole imienia. Pierwszą osobą, która zasugerowała nam osobę patrona, był pan Kazimierz Czapla, obecny na dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy panu za to. Zrozumienie społeczeństwa i wsparcie nie tylko finansowe sprawiło, że w krótkim czasie sztandar był wykonany. Rada Rodziców składa serdeczne podziękowanie przede wszystkim córce patrona, pani Danucie Czarneckiej, jej mężowi i rodzinie za życzliwość, pamiątki po patronie, Zarek Kopicy, za wszelką pomoc. Dziękujemy. Serdecznie podziękowanie składam na ręce kustosza sanktuarium Malwinnego w Wiszeniu, księdza magistra Eugeniusza Matulskiego, za wsparcie duchowe i materialne. Dziękujemy. Dziękuję sponsorom, panu Edwardowi Wiśniewskiemu, właścicielowi hurtowni BWS w Koninie oraz panu Szymonowi Siedowskiemu, dyrektorowi Szynki Pro w Koninie, za wsparcie finansowe. Dziękujemy księdzu Stanisławowi Leśniewskiemu z parafii Rakiencicy za przekazane nam dokumenty. Również dziękujemy panu Andrzejowi Kłyziowi, radnemu wójtowi ubiegłej kadencji za wsparcie, nie tylko finansowe. Dzięki. Dziękujemy pani dyrektor Annie Bartoszewicz
ze Szkoły Podstawowej w Patrzykowie oraz nauczycielce tejże szkoły, pani Jadwidze Anteckiej, za życzliwość i choć im fachową pomoc. Serdeczne podziękowanie składam państwu Adamczykom, emerytowanemu kierownikowi tej szkoły i jego żonie, również nauczycielce, za przekazanie nam wiadomości o naszej szkole i patronie. Wreszcie dziękujemy panu Januszowi Stojakowi i kierownikowi FUGO, panu Krzysztofowi Skorupskiemu, za wykonanie tablic pamiątkowych oraz panu Krzysztofowi Luskowskiemu za ogromny wkład pracy przy pomniku. Serdecznie dziękuję pozostałym osobom, które pracowały przy montażu kamienia i przy pracach z tym związanych. Dziękujemy. Wyrazy wdzięczności składamy panu Andrzejowi Michalakowi, właścicielowi studia firma Home Video w Helenowie za ogromny wkład pracy na rzecz standardu i szkoły. Uprzejmie dziękujemy społeczeństwu Helenowa pierwszego i drugiego oraz Lichenia Nowego za przekazane ofiary na rzecz standardu. Serdecznie dziękujemy księdzu katechecie Henrykowi Kulikowi za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Serdecznie dziękuję panu Władkowi Tomaszewskiemu, właścicielowi hurtowni napojów w Helenowie, za stałą współpracę i wsparcie. Dziękujemy za pomoc tym osobom, które udzielały nam wywiadu oraz tym rodzicom, którzy pomogli przy pracach związanych z przygotowaniem dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w pracę na rzecz standardu i nadania jej imienia. My, rodzice, jesteśmy szczęśliwi i zaszczyceni, że patronem naszej szkoły jest pan Kazimierz Pszczyński, oddany nauczyciel, człowiek sprawy, który w tak trudnych i odległych czasach podjął się budowy tej placówki. Nauczyciel, kierownik, bardzo wymagający w stosunku do siebie i innych. Jesteśmy przekonani, że tylko człowiek silnego charakteru mógł dokonać takiego dzieła. Dziękuję gościom, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami i refleksjami. Dziękuję społeczeństwu wsi Helenów za ofiarowany szkole sztandar. Dziękuję Radzie Rodziców, która pomogła w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Szczególnie dziękuję osobom, które swą pracą i pomocą finansową wspomogły nas w tych przygotowaniach. Dziękuję nauczycielom, całej Radzie Pedagogicznej, naszemu księdzu Henrykowi Kulikowi. Dziękuję dzieciom za zaangażowanie w pracy nad patronem. Jednocześnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom oświaty, ludziom związanym z oświatą i uczniom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym, jak najwięcej radości w życiu codziennym. Pani Mieszczyński był niezwykłym, nigdy nie zmęczonym nauczycielem, kierownikiem szkoły na Helenowskiej wsi. I tą nazwę o jego imieniu ta szkoła, staruszka otrzymała słusznie i prawidłowo, wypuszczając z tych murów dziesiątki tysięcy absolwentów, którzy są uważani za dobrych obywateli nie tylko w kraju, ale i za granicami Polski. Pragnę w imieniu Rady Gminy oraz Urzędu Gminy gorąco i serdecznie podziękować Komitetowi Rodzicielskiemu, Radzie Rodziców oraz Pani Dyrektor za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jest to wspaniały dzień dla społeczności Helenowa. Niech sumie Kazimierza Pszczyńskiego przynosi Wam wszystkim zaszczyt i będzie zawsze na ustach wszystkich. Wszystkiego dobrego i cześć pamięci Kazimierza Pszczyńskiego. Dziękuję. Jezu, Ziemi, Skąd
Thank you.
zagadek na szerokiej ziemi, że ciągle pytamy dlaczego i po co. Lecz jeżeli czegoś dowiedzieć się chcemy, nauczyciel zawsze służy nam pomocą. Nauczyciel umie na zwyczajnej mapie, co jest niby obraz tęczą malowany, pokazać nie tylko kolorowy papier, ale ląd prawdziwy, szumne oceany. Co się w świecie działo kiedyś przed wiekami, jakie były ludy i jacy królowie. Wiemy o tym sporo, bo nam nasza pani już opowiedziała. Więc po latach, kiedy będziemy dorośli i skończywszy szkołę, pójdziemy przez życie, w naszych myślach i sercach pełnych wdzięczności zostanie na zawsze nasz pan nauczyciel. Jak chodzi po niebie obłoki w pasie i blaskiem złoci się śniżywa w klasie, a błękit jak strumień się z góry toczy, na pani wesołe dobre oczy. Dziś piosenkę mamy dla niej, pełna jest serdecznych dróg. Niech tę piosenkę przyjmie pani, darzę za swój trud. Kalina, Kalina, a ta w zieleni, to skaty, to ćwierka wśród chłodu cieni. To ćwierka, to śpiewa, wiatrze wam słucha, my także śpiewamy, pani słucha. Dziś piosenkę mamy dla niej, pełna jest serdecznych nóg. Niech tę piosenkę przyjmie pani, darzę za swój trud. Nie wiadomo wcale, co w życiu ciebie czeka. I ty możesz wyrosnąć na wielkiego człowieka. Może w swoim życiu tak się stanie, może w swoim życiu tak się właśnie zdarzy, że ty to będziesz to, o czym tak wielu ludzi marzy. Może twoje serce będzie tak gorące, może ty mieć będziesz tyle siły, że obronisz słabych i skrzywdzonych, że świat zmienisz na dobry i miły. Może twojej matce będą błogosławić, że dzielnego wychowała syna. Nie wiadomo wcale, jak się wielkość w życiu rozpoczyna. Cześć polskiej ziemi, cześć ojczyźnie naszej, cześć. Cześć polskiej ziemi, cześć. Cześć Polsce, cześć. Kto się jej synem zwie, kim Polska dusza wle, niech stanie w gronie tym pieśń chwały znieść. Nie stąpi na nas jak gołębica, ani wyniknie jak pora roku, ani zapłonie jak błyskawica na ziemi pokój. Nie zrodzi nam wśród kwiatów na ręczy, nie na piorunie, nie na obłoku. Nie spłynie na nas niebieskiej tęczy, na ziemi pokój. Tylko się musi narodzić z woli, jak krew wytrychnąć z naszego boku. Z wysiłków naszych rosnąć powoli, na ziemi pokój. Jak płomień buchnie z naszego trudu, z podanej ręki, z wspólnego kroku, z okrzyku wszystkich na ziemi ludów, niech będzie pokój. Może szumi w muszelkach dzwonistych, podnieś dłonie do ucha i słuchaj. Może snuje opowieść o ludziach złych, oczy ich są fałszywe, a pięści chciwe. A przecież dłonie mogą prawdę nieść i pomóc zawsze, kiedy bywa źle. Na raz, na dwa, wiatr za uszy Wisła, ty cud, jak cud, on rakietą ucieka. Na raz, na dwa, dość już tego tła, więc weź
ci. Mamo, czemuż piosenką nie żyję lżej? Może nuty nas niosą jak radość wiosną, gdy nasze głosy w jeden strocą się, to nawet lalką wtedy żyć się chce. Na raz, na dwa, wiarz na uszy i zła, ten wróg jak wróg, on rakietą ucieka. Na raz, na dwa, Georgiu tego zła słab, więc weź się w gaz, ramią bramą wybiegnij świat. Marzenia w zasięgu ręki. Telefon 090 65 00 15. aby jak najbliżej byli pracy,
Módlmy się także za całą społeczność Helenowa, aby ta szkoła była punktem, który ich jednoczy, który ich łączy, a nie dzieli. Módlmy się także w intencji świętej pamięci Kazimierza Czcińskiego, aby jak najszybciej mógł oglądać Boga i razem ze świętymi śpiewać Bogu cześć. Tę mszę świętą sprawuje właśnie w tych wszystkich intencjach. Panie, zmiłuj się nad nami. Bogaty jest świat, są różne skarby, bogactwa na świecie, ale ozdobą świata i skarbem największym jest człowiek. I to jest takie cudowne, że gdy pokolenia odchodzą, dokonawszy swoich zadań, przychodzą na świat nowe pokolenia. Rodzą się dzieci. Dar Boga dla ziemi, dar Boga dla rodziców, dar Boga dla społeczeństwa, dar Boga dla Kościoła. I nie ma nic cenniejszego na świecie, większego daru, jak dziecko, które jest dziełem Boga i człowieka. Ogromne zaufanie podziwiamy Boga do człowieka, że swoje dziecko daje na wychowanie, na wykształcenie rodzinie, szkole, społeczeństwu, kościołowi. Delikatnie to materiał. Wymaga ogromnej pracy, aby z maleńkiego dziecka wyrósł dorosły, dojrzały, moralny człowiek. Społeczeństwo tej wioski i patron tej szkoły rozumieli wielką, ogromną wartość dziecka, jego przyszłości i dlatego przez 72 lata podjęli trud. W tych trudnych, bardzo biednych czasach, aby znieść ten gmach, to miejsce oświaty i wychowania. Też powiedział szkoła staruszka, to prawda. Ileż tutaj pokoleń zdobywało wiedzę podstawową, która potem dała tym ludziom możliwość dalszej wiedzy, dalszego kształcenia się nauki. Ale to był początek. Ile ogromnego wysiłku ponieśli nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy tej szkoły, ażeby obdarzyć wielkim bogactwem dzieci, które tu chodziły. Bo przecież rodzice z Helenowa nie mieli bogactwa. Te ziemie ubogie, piaszczyste. I tym bardziej oni rozumieli, że trzeba dać bogactwo wiedzy swoim dzieciom, aby zapewnić im godną przyszłość. I podziwiamy dziś wiarę tych ludzi, ofiarność, że podjęli ten trud i na terenie naszej parafii była to pierwsza ładna szkoła, która gromadziła tyle zastępów przed wojną, 350 około dzieci. Chylimy głowę, oddajemy cześć tym wszystkim pokoleniom uczących i uczących. Jest między nami Chrystus, bo tam, gdzie się gromadzą ludzie na modlitwę, jest Chrystus. Chrystus przemówił do nas o dzieciach z Ewangelii, za chwilę przyjdzie jako w Najświętszym Sakramencie. Dopuśćcie dzieciom przychodzić do mnie. Stanął w obronie dziecka, zgromił apostołów, którzy chcieli zaoszczędzić ludu Jezusowi, na pewno zmęczonemu apostolską pracą. Dziecko jest wzorem. Do takich należy Królestwo Niebieskie. Jeżeli się nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Wiele razy Jezus porusza sprawę dzieci. Kto by zgorszył jedno to małe dziecko swoim zachowaniem, słowem, postępowaniem, to lepiej takiemu człowiekowi kładł imię niemieckim wiązać u szyi i utopić w głębokim morzu.
Chrystus staje w obronie dziecka. Był dzieckiem, rozumie dziecko, kocha dzieci, broni dzieci. Błogosławił dzieciom izraelskim i błogosławił dziś będzie tym dzieciom naszym Skajanowa pierwszego, drugiego zniszczenia nowego. I to jest dla nas przykład bezdyskusyjny, jak potrzebna jest troska o dziecko, jak trzeba ponosić materialne wydatki na kształcenie i wychowanie dziecka, jak trzeba być delikatnym, bo to jest człowiek, który będzie niósł przez całe swoje życie to wszystko, co otrzymał w swoim dzieciństwie, dobro, nie daj Boże, zło. Jak trzeba wszystko czynić, aby wspólnie pomóc. Tak to dziś pięknie i tak już szczęśliwie, że jest ta wielka wspólna praca szkoły, rodziców, kapłanów dla dobra dzieci i dla dobra naszego. Boża Matko, Niechęcka Matko, Patronko nasza, błogosław tym dzieciom, by były zdrowe, zdolne, odżywione, by zdobywały wiedzę, przygotowywały się do życia. Błogosław dyrekcji gronu pedagogicznego. Trzeba mieć ogromną cierpliwość i powołanie. Jeżeli nauczyciel nie ma powołania pedagoga, to będzie tylko rzemieślnikiem. Nauczy, ale nie wychowa. Życzę, aby grono pedagogiczne tak kochało dzieci jak Pan Jezus i tak dla nich pracowało. Trud kładziony w młode pokolenie wraca. Z wielkim zyskiem dla rodziców. Jest radością, sukcesem, chwałą. A na starość rodzice otrzymują odpłatę za trud włożony w wychowanie dzieci. Módlmy się za cały Kościół, aby słuchane Słowo Boże kierował się nim w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w naszej ojczyźnie, aby zawsze szanowali prawo Boże i troszczyli się o dobro każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się świętej pamięci Kazimierza Wcińskiego, aby za swoją pracę i życie Bóg wynagrodził go radością wieczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i pracowników naszej szkoły, aby cieszyli się jednością oraz szacunkiem wychowanków. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy uczyli się w naszej szkole i za dzieci, które dziś tutaj się uczą, aby stawali się dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy troszczyli się i nadal troszczą się o naszą szkołę, aby Bóg wynagrodził im dobro w sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich mieszkańców Halenowa, aby żyjąc zgodnie, wspólnie pracowali dla dobra naszej ojczyzny. Ciebie prosimy. Jedna miłość wiedzie nas, a bowiem wszystkich jeden Bóg ze wszechstron świata dąży lud, by ujrzeć Ojca twarzą twarz, na górny Syjon niego. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś,
Niego nam zesławeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On spełniając swoją wolę, nabył dla siebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś Ty się na mnie, ale powiedz tylko słowo. Nie może mieć dziewczyna z bluza.